Oto Doors, najpopularniejszy horror w Roblox. Gra, gdzie twoim zadaniem jest przejście przez 100 pokoi w starym, opuszczonym, okropnym hotelu, który co więcej nawiedzony jest przez wiele duchów i mrocznych istot i postaci. Czy dasz radę przeżyć tutaj i przejść w jednym kawałku przez wszystkie 100 pokoi? Cóż, przekonajmy się. Cześć wszystkim, jestem Wonder, witam was serdecznie w kolejnym filmie, a oto drugi odcinek z Robloxa na tym kanale, ponieważ dzisiaj rzucimy okiem na Doors w Robloxie. Tak jest, na temat tej gry już pisaliście do mnie jakieś dobre 3 miesiące temu, ale wiecie, lepiej późno niż wcale, wcześniej jakoś ciężko było mi się za to zabrać. No ale żeby nie było, jest spoko, naprawdę. Także w dzisiejszym filmie rzucimy okiem na fabułę Doorsów w Roblox. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was już do oglądania. Więc tak, Doors to gra na Robloxie, która w ostatnim czasie, no parę miesięcy temu, zyskała całkiem pokaźną, imponującą popularność. I tak od jakiegoś czasu wy sami pisaliście do mnie na jej temat, ale ja jakoś tak, no nie mogłem się za to zabrać, będąc szczery. W każdym razie teraz, kiedy przyszedłem do tematu, muszę przyznać, że to jest chyba jedna z lepszych gier na Robloxie, jaką widziałem. Zasadniczo chyba najlepsza, bo za bardzo w Robloxie obecnie nie siedzę. Aczkolwiek porównując to, jak ta gra jest wykonana do innych gier z Robloxa, w które grałem lata temu, to jest w ogóle klasa wyżej. Nie wiem, może przesadzam, może Roblox się aż tak zmienił przez ten czas, ale w porównaniu do tego, co było tutaj kilka lat temu, to wow. Wstydu nie ma. Gra została stworzona przez użytkowników Lsplash i RediblessQW i mam nadzieję, że we właściwy sposób przeczytałem te pseudonimy. Sama gra wywołuje we mnie gigantyczne skojarzenia z taką trochę starszą grą, spółki z Jumpscare Mansion. Tylko szczerze mówiąc, w porównaniu do tamtej gry, Doors wydaje mi się, że wypada lepiej. A na czym skupia się sama gra? Póki co mamy do dyspozycji tylko jedno piętro, planowane są kolejne ze względu na sukces gry. W każdym razie owym pierwszym piętrem jest hotel. Jest to do bólu typowy stary hotel, dodatkowo nawiedzony przez pewne dziwne istoty próbujące zabić gracza. Gracza, którego zadaniem jest przebiec przez cały hotel i przejście przez 100 pokoi, otworzenie 100 tytułowych drzwi, a jednocześnie nie danie się zabić. Zasadniczo tutaj kończy się jakikolwiek lore, jaki ta gra ma. Więcej fabuły nie zostało tu dodane. Stety bądź niestety. Na pewno na uwagę zasługują pomieszczenia, przez które będzie nam dane tutaj przechodzić, takie jak winda, korytarz, jadalnia. Wiele z takowych sekcji naprawdę bardzo różnią się od siebie, co jest naprawdę super. Jednakże pod tym względem za bardzo nie ma tutaj o czym opowiadać, chociaż w grze znajduje się jeszcze jedna mała rzecz, bez której nie byłaby ona aż tak cool. Mowa to mianowicie o istotach, które nawiedzają owy hotel i teraz szybciutko przybliżę wam każdą z nich. No, może trochę dłużej, żeby było rzetelnie. Pierwszym i chyba jednocześnie najsławniejszym potworem, jaki w tej grze się pojawił, jest Rush. Sam kojarzyłem go już parę miesięcy temu, nie wiedząc, że pochodzi on właśnie z Doors na Robloxie. I zasadniczo jak tak na niego patrzę, to przypomina mi się tylko jedna rzecz, która kiedyś była popularna w internecie, ale później szybko została zapomniana. The Trollch. Zasadniczo jest to ten pierwszy potwór, którego spotykasz w grze. I dobrze wiesz, że za chwilę ten się pojawi, kiedy światło zaczyna mrygać. Dzieje się tak, kiedy wchodzisz do pokoju. Wówczas masz tylko jedną rzecz do zrobienia. Musisz się gdzieś schować, albo w wentylacji, albo w szafie, albo pod łóżkiem. Wówczas ten szybko przejdzie po całym pomieszczeniu i później zniknie. Jednakże jeżeli tego nie zrobisz, sam wpadniesz w ciemność, a potem dostaniesz jumpscare'a. To jakby tyle na jego temat, więc przejdźmy do następnego, czyli do niejakiego ambusza. Ambush. Zasadniczo jest to praktycznie ta sama postać co Rush, tylko że jest bardziej wkurzający i trochę niebezpieczniejszy. Zasadniczo po wejściu do pokoju, kiedy światło zacznie mrygać na zielono, wiesz, że to właśnie ambush ma się pojawić. Wówczas musisz ponownie schować się, tak samo jak w sytuacji z Rushem. A wówczas, tak jak w jego przypadku, po pokoju przejdzie wiązka światła. Tym razem wiązka zielonego światła, wtedy było ciemno. Wiązka ciemności. Różnica jest taka, że tym razem dźwięk będzie o wiele bardziej irytujący, a co więcej, ambush przejdzie co najmniej dwa razy, więc nie możesz od razu wyjść z szafy. Kolejny potwór już trochę bardziej różni się od swoich braci, mianowicie mowa tutaj o Hyde. Hyde. Ten z kolei będzie cię atakował, kiedy zbyt długo będziesz siedzieć w szafie. Na ekranie pulsować będzie czerwona barwa, co zasygnalizuje ci, że coś jest tu nie tak i ktoś jeszcze w tej szafie jest, a co więcej, twój pasek zdrowia będzie pomalutku spadał. Co więcej, im dalej w grze jesteś, to znaczy im przejdziesz przez większą ilość drzwi, tym
owy pasek zdrowia będzie spadał szybciej, co krótko mówiąc znaczy, że Hyde będzie atakował mocniej. Będzie się gryzł bardziej. Następnie w kolejności jest Halt i jego ponownie poznasz po tym, że światła zaczną mrygać. Jednakże Halt nie pojawi się w tym pokoju, w którym obecnie się znajdujesz, a w następnym. Wówczas to będzie trochę dziwne, aczkolwiek będzie pojawiał się z dwóch stron, i z tyłu, i z przodu względem ciebie. Działa to tak, że jak będziesz szedł do przodu, to nagle Halt pojawi się z przodu ciebie i będziesz musieć iść do tyłu. A jak pojawi się z tyłu ciebie, będziesz musieć iść do przodu. Zasadniczo działa to w ten sposób i to w sumie tyle w jego kwestii. Jak już mu uciekniesz, to ten nie pojawi się w następnym pokoju, tylko spotkacie się może jakoś później. Następnym potworem w kolejce jest niejaki... Ty, jaka fajna szuflada. Timothy, czyli pająk, który od czasu do czasu wyskoczy ci z szuflady, kiedy będziesz ją przeszukiwać. Tak naprawdę niewiele będziesz na to poradzić, Timothy po prostu wyskoczy ci i sobie pójdzie, więc przygotuj się, że to trochę tak jak ze skrzynkami w Dark Souls. Kolejna postać to Ice, oczy. Zasadniczo oczy pojawiają się od czasu do czasu, ale kiedy już się pojawiają, to będą zadawać ci mniejsze lub większe obrażenia w zależności od tego, czy na nie patrzysz. Kolejna postać to Glitch. On działa w trochę dziwny sposób. Jeżeli grasz w trybie multiplayer, to go spotkasz, a jak nie grasz, to nie spotkasz, no ale... Nie no, jeszcze raz. Jeżeli grasz na serwerze prywatnym, czyli samotnie, to raczej go nie spotkasz. Ale jak grasz na serwerze z innymi graczami, na multiplayerze, no to już możesz go spotkać. Ta postać działa tak, że jeżeli zostaniesz pozostawiony w tyle przez innych graczy, bo na przykład się na ciebie obrażą i sobie pójdą, ewentualnie jak sam przekminisz chwilę i przespeedrunujesz całe Doors na multiplayerze, albo jeżeli będziesz awczyć, a cała reszta pójdzie dalej, to wtedy spotkasz Glitcha i będziesz musieć sobie jakoś z nim poradzić. Następny to Screech. On pojawi się w typowo ciemnych pokojach, a dowiesz się o jego obecności, kiedy ten zrobi małe pst. Wówczas twoim zadaniem będzie odwrócenie się, by go znaleźć. A kiedy już ci się to uda, powstrzymasz go przed jumpscarem, który zabierze ci całkiem sporo zdrowia. Seek. Jeżeli przez kilka pokoi pod rząd widziałeś oczy na ścianach, a następnie wszedłeś do długiego korytarza, to możesz być absolutnie w 100% pewien, że kiedy będziesz chciał wyjść z tego korytarza, to odpali się cutscenka, gdzie Seek wyjdzie z podłogi i zacznie cię gonić. To będzie prawdopodobnie najbardziej epicka część całej gry. Ponieważ nie tylko będziesz musiał przed nim uciekać, ale także czołgać się pod pewnymi rzeczami, skakać nad nimi, unikać ognia czy jego łap i to wszystko w towarzystwie niesamowitej, epickiej muzyki. Wszystko skończy się, kiedy przejdziesz przez któreś z kolejnych drzwi, a te po prostu się za nim zamkną. Ewentualnie w internecie, na YouTubie widziałem, jak taki ziomek go strollował trochę i przez to zniszczył grę. Jack, nie Septikai. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, kim jest Jack? Who? Ano, powiem wam tak, to jest ekstremalnie rzadka postać do spotkania w Dorsach, ale gdzieniegdzie się pojawia i działa trochę jak taki słabej jakości Phantom z FNAF 3. Jest to gościu, który od czasu do czasu może ci się pojawić, kiedy przechodzisz przez drzwi, albo ewentualnie możesz go wywołać wchodzeniem i wychodzeniem z szafy. No i to tyle, nie jest zbyt ciekawe. Shadow, no to po prostu cień, który robi ci takiego pół jumpscare'a, kiedy wchodzisz do pokoju. Czasem i to tyle. A propos takich właśnie bardzo rzadkich postaci, jest jeszcze Window. Czyli ziomek, który jest kompletnie nieszkodliwy, nie zrobi ci absolutnie nic, ale co jakiś czas zobaczysz go w oknie, jak się uśmiecha i to tyle. Rzadkość. Ostatni ziomek, który nam został, to Figure. Ten pojawia się właśnie w pokojach 50 i 100, czyli kolejno w bibliotece, a także w tym takim ostatnim poziomie, gdzie musisz po prostu wejść do szafy i zrobić tą minigrę i wtedy on sobie pójdzie. Multiemu to się nie udało, a w sumie było całkiem proste. W każdym razie, co jest interesujące względem figury? Ano na przykład, że jest kompletnie ślepy, ale ma bardzo dobry słuch, więc jeżeli cię gdziekolwiek usłyszy, to od razu poleci w twoim kierunku, więc lepiej trzymać go na dystans, a także kucać. To wszystko pozwoli ci wygrać w Doors, przeżyć w Doors, w Roblox. Jeżeli ci się to uda, otrzymasz ostateczną cutscenkę, gdzie zjeżdżasz bądź zjeżdżacie windą w dół i zostajecie zaatakowani ponownie przez Figure. Jednakże w międzyczasie po krótkim obudubu nagle ciąg dalszy nastąpi, a winda zjeżdża dalej. No co, zobaczymy w Roblox 2. Jakim Roblox 2? W Doors 2. I w sumie to byłoby wszystko a propos Doorsów w Robloxie. Chyba przedstawiłem wszystko, co było najciekawsze, co moglibyśmy tutaj znaleźć. Jak na gierkę z Robloxa, to naprawdę, no fajne to było.
Na pewno siadą mi bardziej niż to Rainbow Friends, a w ogóle ciekawe co tam z tą gierką, ale chyba się nic nie pojawiło nowego od czasu mojego filmu. W każdym razie w dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakąś fajną grę z Robloxa, którą mógłbym jakoś ogarnąć. Jak macie coś takiego, to piszcie o tym w komentarzach, jak będzie jakaś gra warta uwagi, to się jej przyjrzę. No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Jeżeli materiał się spodobał, zostaw podnieś kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Wpadnij na mojego Instagrama, a także TikToka, linki macie w opisie tego filmu. No a my tymczasem słyszymy się w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, biegu, dziękuję wszystkim, życzę i cześć.